To właśnie Żydzi wyjeżdżając do Stanów zawsze się tam fotografowali, tak? I robili te wszelkie pamiątki i zdjęcia do samego paszportu. O, na honorowym miejscu tam, tak. Reprodukcja Sagala. No i też jest Madame Shoshana. Rocznik 34, urodzona w Izraelu, ale jej rodzina mieszkała w Łomży i są jeszcze tutaj pochowani jej kuzyni. Jej kuzyni. Rodzice, umierając jeszcze wcześniej, zobowiązali ją, że ma zrobić wszystko, aby upamiętnić życie jej rodziny w Łomży. I dlatego no, jest przy pieniądzach. Jej mąż był asystentem prezydenta Herzoga, między innymi ta wizyta w 1991 roku w Łomży, bo ojciec Herzoga był tutaj, to pan. Tak. I to wszystko jest tak powiązane, że ona z pełnym entuzjazmem, determinacją, ale jest jedyną, no, wspiera, ja jeszcze tutaj zaraz pokażę, o, doktor Beata Sewicka, lekarka, która przeżyła, urodzona w Warszawie, która przeżyła okupację w ten sposób, że rodzice umieścili ją w zakonie Elżbietanek w Krakowie, przeszła na wiarę katolicką, musiała się uczyć zasad wiary. Aktywna dziewczyna, to Shoshana nie zna polskiego, Beata jest tłumaczką i też entuzjastką w tej sprawie. No i ja tam przy niej jestem. Byłem tam z żoną i ze szwagrem. Angażuję do tego innych, którzy pochodzą z Łomży, także i artystów. Jest tam taka wystawa, nie wiem, czy tutaj widać te rzeźby. No, chyba to gdzieś. No, już są pokazywane te rzeźby. I to wszystko, te zbiory jakoś tak ubogaca. Jest wiele biografii takich wydawnictw i po polsku, i po hebrajsku, które leżą i można czytać. No, tylko jest problem z językiem, tak? No, ale tam przeważnie Żydzi przychodzą. Ja tam się oglądają te rzeźby. I to rzeźbiarka, która podobno pokazuje się, jest znana w Polsce, ale nie znam szczegółów, kim jest. Ja im przywiozłem, nie wiem, czy tutaj widać, wydawnictwo Donaty Godlewskiej o życiu Żydów w XIX wieku, o pierwszych koloniach, o rozwoju i tak dalej. No nie widzę tego. O. To na tyle. I Shoshana się zwróciła do mnie, żebym się zorientował, to było na jesieni zeszłego roku, jakie są szanse wykonania ogrodzenia cmentarza żydowskiego. Ale którego? Tego na Wąskim. Chociaż później dosłała mi dokumentację, z której wynikało, że to odnosi się do tego cmentarza starego. I stan prawny jest taki, że cmentarz na ulicy Rybaki w Woziwodzkiej jest własnością miasta i 3 lata temu prezydent Brzeziński wypowiedział się, że to jest teren uporządkowany, temat zamknięty i nic tam nie będzie możliwe wykonać, bo to służy jako park miejski czy jako deptak miejski. Natomiast cmentarz na ulicy Wąskiej, to już się dowiedziałem, będąc 3 dni temu w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, u dyrektor pani Krawczyk, że cmentarz na ulicy Wąskiej jest własnością gminy żydowskiej. I będą chcieli się skupić, żeby wykonać to. Tam już kiedyś było wykonane ogrodzenie przez fundację założoną przez twojego byłego harcerza, doktora Kamińskiego, ale jest zdewastowany, nikt o to nie dba. Poza tym są zatargi żydowskie, bo Shoshana jest informowana inaczej, a podobno to też, ale to już na siebie bierze Fundacja Ochrony Dziedzictwa. Oni rozmawiają, ale ja już za dużo nie chciałem wiedzieć i ja na razie szukam, bo ona mi dała hasło. Spróbuj się zorientować, czy to jest możliwe i co w tej sprawie można zrobić. No więc zacząłem od tej fundacji, to było trafione spotkanie, mam ich poparcie.
wesprą ze wszystkim, ale w czasie rozmowy jeden kierownik tłumaczył, a jego asystent powiedział, tylko pieniędzy to my nie mamy. To jest największy problem, bo tak. Bo nawet przecież zlecenie dokumentacji na to, to już trzeba zapłacić, prawda? Oczywiście. To i toś kosztuje, no. Ale to już jest podejrzana sprawa, ja już nie chcę wnikać, bo mówię, jak będzie trzeba wykonać dokumentację, to już my mamy projektantów, kosztorysarzy, ale wszyscy czekają na pieniądze. Ja mówię, już na tym będą decydować ci, którzy decydują o pieniędzy. Sądzę, że miasto pewnie pieniędzy nie da, bo to jest po pierwsze teren nie należący czyli do miasta i będzie to największy, ale nie wiem. Nie, ja chcę tylko, żeby nie sprzeciwiały się. W pobliżu tego cmentarza na Wąskiej mieszka prezydent Czerniawski, może też będzie chciał mieć porządek. Porządek dokładowy. Zobaczymy. Ale ja w drugiej sprawie. Podobno, panie dyrektorze, jest szansa otworzyć tą izbę żydowską w pana muzeum. Izby to nie. To znaczy, no pokoju. Ja, nie. Też nie. Kącika. Mówimy o tym, że będzie historia Łomży, w której będą jakby ślady tych wszystkich społeczności, które w Łomży były. Mhm. Czyli będzie to tak jak chcieliśmy o Żydach pokazać, chcemy także pokazać o Ewangelikach, chcemy pokazać o prawosławnych, żeby każdy w tym jakoś to był taki kościół. I chcemy też, żeby był jakiś tylko problem taki, że chodzi o Żydów, jest najmniejszy, największy problem z materiałami. Dlatego od iluś tam my prosimy ich, bo my nie dysponujemy żadnymi, znaczy jest książka. No ale książka jest to prawa własności, my nie możemy sobie tak objąć tej książki. Poza tym ja nie wiem, co tam jest napisane, bo nie znam ani jidysz, ani hebrajskiego. Więc myśmy prosili, żeby oni nam przysłali materiały, które my moglibyśmy wykorzystać na tej ekspozycji. Oczywiście mają materiały, które będą opisane i my będziemy w stanie wiedzieć, co tam jest na tych na tym. No to jest nieporozumienie, bardzo przepraszam. No, nie, to nie ma problemu. Wprowadził bo teraz pan Zbigniew Ciszek, z którym się kontaktuje. Ale my, ja przepraszam, mogę zabrać? Tak, oczywiście.